na ostatnich dniach otwartych dla mediów, które były organizowane przy Komendzie Wojewódzkiej, akurat zabrakło grupy wysokościowej, ponieważ mieliśmy w tym momencie wyjazd do innego zdarzenia. No, za to jesteśmy dzisiaj, dzięki tutaj gościnności Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Opole i Leśnictwa Walii Drogi mamy możliwość przećwiczenia różnych elementów zagrożeń, które czekają na nas i ewentualnie na osoby postronne w lasach. Dzisiejszym tematem ćwiczeń są głównie ratownictwo z drzew. Mówimy tutaj zarówno o pracownikach, którzy pracują gdzieś przy wycince, jak również przypadkowych motolotniarzach, spadochroniarzach. Wiadomo, coraz więcej osób takie gdzieś tam hobby uprawia, więc przygotowujemy się na różne warianty. I drugi element to jest coś, co chcemy przećwiczyć i sprawić, że praca osób pracujących na dostrzegalniach przeciwpożarowych będzie troszeczkę przyjemniejsza, będą świadomi tego, że jesteśmy gotowi, tak więc będziemy ćwiczyć ewakuację osoby właśnie z dostrzegalni przeciwpożarowej w lesie. Na czym konkretnie polegają poszczególne działania, poszczególne elementy, które doprowadzają do finału? No przede wszystkim, jeżeli mówimy o dostrzegalni przeciwpożarowej, to od razu nam się nasuwa wysokość. To jest około 30 metrów wysokości, bo tak mniej więcej usytuowane są kopuły tych dostrzegalni, żeby jednak te wierzchołki drzew minąć. I tutaj kluczowymi elementami to jest po pierwsze szybkie dotarcie do poszkodowanego, jak najszybciej udzielenie mu pierwszej pomocy. Trzeba zwrócić uwagę, że nie wszędzie są też w stanie dotrzeć zespoły ratownictwa medycznego, więc musimy się tutaj skupić na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. No, a następnie po udzieleniu tej pierwszej pomocy, wstępnym zaopatrzeniu medycznym poszkodowanego, jak najszybsza jego ewakuacja z tego obiektu. Nie ukrywam, obiekty takie jak dostrzeganie przeciwpożarowe są dosyć wymagające, ponieważ po pierwsze miejsca w nich jest bardzo mało, ten ruch w środku ratowników jest utrudniony, a musimy stworzyć w środku warunki, stanowiska, które pozwolą bezpiecznie tego poszkodowanego na dół opuścić, też w zależności od jego stanu. Może to być pozycja półsiedząca, może to być pozycja leżąca, więc wszystkie te warianty staramy się dzisiaj przećwiczyć. Jeżeli chodzi o drzewa, to tutaj skupiamy się na dwóch elementach. Pierwszy to jest dotarcie ratownika do poszkodowanego, które też może być poprzedzone na przykład szybką przecinką drzew, żeby minąć gałęzie, dotrzeć do ratownika. Dlatego też pracujemy pilarką. Mamy taką możliwość tutaj przećwiczyć używanie pilarki na wysokości, co stwarza oczywiście dodatkowe zagrożenia, ponieważ ratownik, który idzie po tym drzewie, też jest zabezpieczony, więc musi podwójnie uważać. Następnie dotarcie do tego poszkodowanego. Przećwiczymy również tamowanie krwotoków, ponieważ w takim przypadku, gdy osoba pracująca przy wycince drzewa mogła uszkodzić sobie po prostu naczynia krwionośne, tętnice, więc ćwiczymy też tamowanie masywnych krwotoków, a następnie jak najszybszą ewakuację na dół.